Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję lub kolejny odcinek Zagrajmy w Crash Bandicoot 4, najwyższy czas albo It's About Time. Moi drodzy, poprzednim razem robiliśmy wszystkie poziomy na odwrót z zamku Cortexa. Tak jest, dokładnie. I minęło trochę czasu od tego odcinka. No dobra, nie minęło parę miesięcy, bo no z 3 tygodnie minęły, może 4. Mamy dzisiaj 10 sierpnia i coś chcę wam pokazać. Teraz nadstawcie oczy i uszy, cokolwiek chcecie tam. Widzicie ten wynik? 37 na 38 reliktów platynowych. Wiecie, co to oznacza? Że brakuje nam już tylko jednego reliktu platynowego, by ukończyć ten quest ze zbierania platynowych reliktów. Co za tym idzie, jest spora szansa, że dzisiaj zrobimy już tę grę na 106% i pożegnamy się z nią. Aczkolwiek zanim to zrobimy, wypadałoby zrobić czyszczenie poziomów, które powinniśmy wyczyścić. Czyli teraz tak, zerknijmy sobie na statystyki poziomów. Godzina szczytu. Tutaj rzeczą, nad którą chcę się skupić, to są ukryte klejnoty, dlatego że no nie wiem, gdzie jest ten ukryty klejnot jeden, no nie? Więc dlatego sobie zrobimy backtracking. Następnie patrzymy sobie, co tutaj nam zostało. Tu mamy wszystko, aczkolwiek wypadałoby się upewnić. Tak jest, tu mamy wszystko, więc teraz patrzymy tak. Błąd pokładowy. Mamy jeden ukryty i jeden za 80 lampasów, tak więc to sobie oczywiście ogarnę na spokojnie. I za maksymalnie utrzymanie tylko 3 śmierci i jeden ukryty, tak więc tu będzie bułka z masłem. Natomiast to mnie bardzo zastanawia, aczkolwiek myślę, że nie będzie to żaden problem, jak to się mówi. Tak więc tak na dobrą sprawę 3 poziomy, ponieważ tutaj mamy 3 klejnoty, tu mamy 2 i tu mamy 2, co daje nam razem 7, a my potrzebujemy mieć ile? 228, czyli akurat. Więc teraz, moi drodzy, ja sobie wchodzę do poziomu godzina szczytu i widzimy się w miejscu, gdzie będzie ukryty klejnocik. I na początku wyczyścimy sobie wszystkie poziomy z tych ukrytych klejnotów i w ogóle tych wszystkich klejnotów na odwrót i wtedy stoczymy walkę pierwszą z Cortexem, by pokazać wam zakończenie za 100%, a potem zdobywamy ostatni platynowy relikt i pokazuję wam zakończenie za 106% i w ten oto sposób zamykamy Crash Bandicoot 4 najwyższy czas. Bo najwyższy czas go zamknąć na tym kanale, co nie? Dobra, to co? Widzimy się za niedługo. Yeah! Mamy ukryty klejnot, moi drodzy. Tak więc zajebiście. No, nie spodziewałem się, że on będzie akurat tutaj schowany, no ale jak to się mówi, kto by się spodziewał. Tak więc teraz mogę sobie na szybkości przejść ten poziom, ponieważ już i tak go znacie. Myślę, że nie ma sensu go po milion razy pokazywać. I widzimy się zaraz w następnym poziomie. Tak więc cięcie, jak to się mówi. No i moi drodzy, mamy tutaj już poziom zrobiony na 100%. Jak widzicie zresztą. Poziom ukończony. Mamy już wszystko zebrane. Przeszła przyszłość. Czemu mnie ta nazwa w ogóle rozwala? Znaczy ja wiem czemu, bo jest po prostu taka trochę niedorzeczna. Nie no, może nie niedorzeczna, ale wiecie o co chodzi, nie? Dobra. 224 na 228. Tu mamy zrobione wszystko. Więc teraz musimy się wrócić do poziomu Orbita Bermuguli. Znaczy, przepraszam, nie do poziomu, tylko do wymiaru. I zrobić błąd pokładowy, ponieważ tutaj jest jakiś ukryty klejnot, którego oczywiście znajdziemy. Zostały nam już tylko 4 klejnoty przed konfrontacją z Cortexem. Miałem w ogóle dzisiaj live'a robić, bo dzisiaj jest 10 sierpnia, tak cały czas zresztą, tak jak o tym mówiłem. Ale no nie zrobiłem, dlatego że kurczę, trochę mi zależy, żeby to już skończyć. Tego crasha. Jutro najwyżej sobie zrobię. Dobra, tak więc wbijamy tu na pełne i zobaczymy to i owo. Tak więc po raz kolejny za dwu. Ahoj, moi drodzy.
Patrzcie teraz na to. Widzicie to? Zobaczcie, co tam jest u góry. Ukryty klejnacik tu był. Ojojojojoj. Ukryty klejnacik tu był. Może nam się uda jeszcze zdobyć ten klejnocik za owoce, za jagody Bumpa. Przepraszam najmocniej, żeby nie było, że ktoś mnie tu będzie poprawiał. Ziom. No i elegancko. Wbił się. A nie, nie wbił się. Pff. Ale przynajmniej zrobiliśmy ten ukryty klejnot. Tak więc... No widzimy się na tym, na mapie wyboru, bo już nam niedużo zostało. I tak, mam tutaj 29 śmierci, nie wiem jak ja tego dokonałem, ale chyba z wprawy wyszedłem przez to, że tak długo się ociągam z tym Crashem, Bandicootasem. Trzeba będzie nadrabiać tę żyćkę. Na szczęście, kurwa, co to jest dla mnie nadrobić do 99. XD. I mamy wszystko. Kosmiczny pirat. Zajebiście. Czyli będziemy mieli 220 chyba 6. No, 226 klejnotów powinniśmy mieć już. Czyli zabraknie nam dwóch. To będzie 228. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. No, 226. Elegancko. Zajebiście. Gotowy do startu. I tutaj nam o dziwo brakuje. Maksymalnie 3 śmierci i 1 ukryty. Gotowy do startu. Okej. Okay. No to wchodzimy. I jedziemy z tym koksikiem. A później lecimy z ostatnim bossem. A po ostatnim bossie nadrabiamy relikt. 1. Okej, okay, czyli musimy utrzymać 3 śmierci. Coś mi tam zaświeciło i zauważyłem, że tam jest ten ukryty klejnot. No dobra, no to teraz tylko utrzymać 3 śmierci. Znaczy, no utrzymać, żeby nie było powyżej 3 śmierci. A tak to easy. Może nawet nadrobimy do 99 żyć. To co, widzimy się na samym końcu. Na samym końcu łańcucha pokarmowego. Wubrack łacką, coś takiego tu kurde było napisane, nie doczytałem, ale śmieszna trofka, bo wiadomo, to jest łowca skarbów, ale od tyłu. Bo wiecie, twórcy tacy zabawni są, jeżeli chodzi o te trofki, no nie? Dobra. Czyli wszystkie klejnociki mamy zebrane. A więc... Udało ci się. Gra w 100% ukończona. Odblokowujesz bonusowe zakończenie. Obejrzyj je w galerii. Więc zobaczmy te bonusowe zakończenie. Engine abandoned his heavy metal lifestyle for one of smooth jazz. His album My Heart is a Doomsday Device is currently number one in elevators all over the world. He'll be playing in the hotel bar from 3 to 3:30. Embryo was caught and caged after being mistaken for a flying squirrel. He is on display in the Art of Taxidermy at Ripper Roo's Curious Cabinet of Curiosities. To fuel his need for speed, Oxide became hooked on caffeine. He was hired as the spokesperson for a leading brand of energy drink. He is currently in rehab and in the throes of a messy divorce. Without their master, Cortex's lab assistants found themselves in need of a new gig. They renovated his blimp, turning it into a successful pop-up shop, specializing in healing crystals. Dingo Dial franchised his restaurant operation, with Dingo's Diner rising to become the first name in chain fast casual dining. They closed overnight with officials citing record health code violations. The original location remains open during its condemnation. After successful expeditions to El Dorado, Shangri-La,
Atlantis, and a brief fling with some dweeb named Smathan Trake. Tana is taking a brief hiatus from her adventures to recenter. She's recently taken up scrapbooking. She's not very good yet, but she's getting there. After trying and failing to invent the world's first self-flying flying car, Coco found a new career as an esports champion. Don't forget to follow Kick-Ass Coco and smash that adore button. The dimensions have heard nothing more. The Doctor's trophy since Crash foiled their plans. But evil geniuses are harder to squash than cockroaches. And as for me, well, let's just say I'm doing just fine. Powiem wam, że bardzo, bardzo fajne zakończenie na 100%. Naprawdę, twórcy, spisaliście się na medal. Co tutaj mamy? O, coś nowego żeśmy odblokowali. Zobaczmy, kurczę, pieczone. O, tego nie było. O kurde, ile my mamy tutaj do... Ej, tu dosłownie możemy, kurczę, pieczone mieć ten. Wszyściutko. Znaczy, mamy w ogóle wszystko odblokowane, tylko teraz muszę sobie to wszystko na spokojnie ten. Więc jak ktoś chce sobie zapauzować i zobaczyć, co to są za obrazki, to niech sobie teraz to najlepiej zrobi. Albo od początku, kiedy ja tutaj przewijam. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Wrogowie. O Jezu, tutaj też musimy aż 60 odblokować? Dobra, zróbmy to, nie ma problemu. Ja mogę tak sobie zeskipować. Nawet Louis tam był, kurczę pieczone. Kto pamięta Louisa? Ale powiem wam, że to zakończenie 100% bardzo mocno przypomina mi zakończenie z Crasha 1, no nie? Gdzie tam też był ten cały epilog, co z danymi postaciami się stało. Bardzo fajne puszczenie oczka. Okej. Mamy 101%. 101%. Zajebiście. Więc, gdzie nam został ostatni relikt? Tutaj. Tutaj jeszcze nie zrobiłem reliktu. A więc moja propozycja jest taka. Zrobię teraz tutaj relikt, bo myślałem, że trzeba będzie skopać tyłek Korteksowi raz jeszcze, ale widocznie nie trzeba. Więc skopię teraz tą czasówkę i pokazuję wam zakończenie na 106% i tyle. I wtedy zobaczymy sobie na spokojnie może galerię, a jak nie zobaczymy, to po prostu na jakimś najbliższym live'ie na szybkości wam odpalę, żeby był dodatkowy bonusowy materiał. I po prostu odpalę napisy końcowe i przejdziemy do podsumowania całej tej serii, jak i gry. A teraz lecimy w relikt. Bez ociągania się. Yes! 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 Szybciej niż dźwięk! Zajebiście! Zajebiście! Udało się! Udało się! Jezus Maria! O mój Boże! O Jezus Maria! Mamy to, moi drodzy! Mamy to! Udało się! ...38 na 38! 105%! Co tu się dzieje? Moi drodzy, mamy to. Jedziemy. Jedziemy skopać dupę Korteksowi. Udało się. Przepraszam najmocniej, że ja tak drę mordę, ale... O Jezu, dobra. Odsuwam się od mikrofonu. Dobra, ciszej trochę, ciszej trochę. Ludzie, idziemy. Idziemy skopać dupę temu frajerowi. Teraz, kurde, się doigrałeś, śmieciu jeden. Any idea how stubborn I used to be? Yes.
I need to stop him from making you. But I can't kill him because that would kill me. So I guess that means I'll have to kill you. Yoink! Did you jump on the shoot-o-matic? Cheater! Yoink! Did you jump on the shoot-o-matic? Cheater! Unbelievable! Yoink! Did you jump on the shoot-o-matic? Cheater! Stop that! Assistant, go! Yoink! Did you jump on the shoot-o-matic? Cheater! Blast it! Assistant, help! Just relax and accept non-existence. Shoot-o-matic! Shoot! Assistance! Help! Time out! Time out! Annihilator! Fire! Superb! Annihilator! Fire! Moi drodzy, niestety straciłem... No, jak widzicie, trochę żyć straciłem tutaj. Przepraszam za to najmocniej, ale powiem, że nie mogę się teraz, kurde, skupić, bo udało nam się zrobić w końcu to, nie? Kurde, czekałem na ten moment. Czekałem na ten moment od bardzo dawna, uwierzcie mi. Yes! Mamy to! Not like this. Must have taken a hit to the old temporal lobe. But a fallen foe can only mean one thing. It came to blows, and I won! My new general's first order of business will be to dispose of you. We are closer than ever before. Quickly, into the vortex! But Dr. Vortex, the vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again. Explains a lot. You stay. What are you going to do to me? Looks like somebody needs a little time out. Somewhere he can't cause any trouble. Enjoy the end of the universe! Diner is back and ready for you. Take a day to delectable dishes inspired by my interdimensional travels. Enjoy the breeze with our innovative 3D dining room design. Dingo's Diner. Health and safety rated D. For delicious. Warning, D is a failing sanitation grade and does not stand for delicious. Hmm.
Ah, peace at last. Oh, almost there, almost there. Get the yes! Bubble right. Victory! Yeah! Hey, Crash, you're in. Five, four, three, two, one. No, świętej pamięci Mel Winkler. Wiem, że znowu oglądamy tą cutscenkę, którą widzieliśmy, ale... No, powiem wam tak, trzeba było, żeby nie było, żeby ten ostatni odcinek nie był, wiecie, jakiś taki, kurde, nie wiem, zraszowany czy coś, to trzeba było sobie na nowo odświeżyć to zakończenie. I... Moi drodzy, nadal mamy z jakiegoś powodu 105%. Co ja tu, kurde, źle zrobiłem? Ukończ grę w maksymalnym stopniu, żeby odblokować. No to jest odblokowane, co jest grane? Chyba, że ja miałem jako Crash grać. A przecież musimy na odwrót ukończyć, przepraszam. Przepraszam. To na odwrót mamy pokonać Cortexa. Ja się pierdolnąłem, sorry. Joj. Dobra, zobaczmy, jak wygląda konfrontacja na odwrót. To ja się pierdolnąłem, wybaczcie. Każdemu zdarzają się błędy. Przynajmniej będziecie mieli trochę dłuższy odcinek. Wszystko dla moich, oczywiście, widzów. Aha! Zginąłem, ale tak czy siak ten. I potem przeglądniemy sobie galerię, ale zanim przeglądniemy galerię, to... Oczywiście, moi drodzy, nadrobimy sobie 99 żyć, żeby mieć wszystko na maksa, maksymalnie, dosłownie, wszystko na maksika, na maxi kinga, o. Just relax and accept non-existence. Więc, moi drodzy, ponieważ, dobra, chwilę sobie pogadamy, żeby nie było, że to dosłownie będzie takie ciach i po zabawie. To muszę powiedzieć jedną rzecz. To była naprawdę wspaniała przygoda. Aczkolwiek relikty w tej grze to jest, kurde, piekło nie z tej ziemi. Dosłownie piekło z dupska to było. To mogę tyle od siebie powiedzieć. No, mogę mówić w trakcie tego, jak on tu gada, no bo i tak nic nowego się od Cortexa nie dowiemy, no nie? To było naprawdę piekło z dupy, ale szczerze, to jest naprawdę bardzo dobra gierka. Może nie przebija ona, nie wiem, Crasha Twinsanity czy tam trylogii, ale jestem w stanie tę grę na bardzo wysokim miejscu postawić. A to jest naprawdę, uważam, że dobre osiągnięcie. I tyle, tyle mam do powiedzenia. Oj, pomyliłem się. Ale na szczęście Cortex na odwrót też ma checkpoint, więc zajebiście. Albo Xetrok. Xetrok ma, bo w sumie wiecie, na odwrót. Haha, beczunia. Xetrok ON. Zostaje mu już tylko 4 punkty zdrowia. Czyli jesteśmy bardzo blisko końca. No, tu już ostatnio zresztą ten. Tu już znamy oczywiście... tą ostatnią fazę. Aż mi zabrakło języka. Kurde, 87, znaczy 86, przepraszam najmocniej, ja tutaj w błąd wprowadziłem. Myk! 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 Myk!
I ostatni strzał, moi drodzy. Yeah! Mamy to. Huhuhu! Dobrze. Ajajajajaj. Udało się, chyba. Mam taką... Do tyłu i do przodu. Yes! Mamy to. Chyba. O kurwa, 106... Mamy 106%, moi drodzy. O kurwa. Patrzymy na zakończenie 106%. Bonusowe zakończenie 2. Jedziemy z koksem. Zajebiście, moi drodzy, zajebiście. Jestem zadowolony. Mamy to. 106%. 106%. Jest zrobione. Mamy wszystko zrobione tutaj. Wszystko. Nic nam nie zostało. Teraz jedyne, co nam może ewentualnie zostać, to szybki backtracking, żeby sobie nadrobić żyćka. Ale tyle. Nadrobię szybko te 99 żyć i zaraz się z wami widzę. Moi drodzy, jestem z powrotem. Mamy 99 żyć. I tak oto wygląda nasz status. 228 klejnotów. 228 klejnotów na odwrót. W sensie z inverted mode, można by powiedzieć. Kolorowe klejnoty. 38 platynek. 38 reliktów na maksa. Tam bez, wiadomo, to były te relikty, które trzeba było przejść poziom bez deadu. 21 taśm. No i tutaj mamy 21 na 21 tych odznak Neocortex. I teraz, zgodnie z obietnicą, zobaczymy sobie tutaj te cztery rzeczy z galerii. Na spokojnie sobie pooglądamy. Galeria postaci, tutaj mamy model Crasha. Tu mamy znowu Crasha, tu mamy Coco. Tu mamy Coco, Cortexa. Dingodile. Od złoczyńcy do bohatera. Pokazuje, na co go stać. Nastroje i humory. Wszystkie oblicze Crasha. Tauna. Cały wachlarz emocji. Dokładnie tak. I teraz lecimy sobie od początku. Czyli tak, wyspa obłędu, widok na dżunglę. Wyspa obłędu, miejscówka Crasha i Coco. Wyspa obłędu, powalone drzewo. Wyspa obłędu, ruiny w dżungli. Wyspa obłędu, burzowa pogoda. Wyspa obłędu, wnętrze szczytu obłędu. Pustkowia grozy obrzeża, pustkowia grozy klify, pustkowia grozy kolej miasta Klang, pustkowia grozy złomowisko pojazdów, pustkowia grozy szrot, pustkowia grozy zgniatarka odpadów, słone wybrzeża wrak, słone wybrzeże doki, słone wybrzeża jaskinie, słone wybrzeże bocianie gniazdo, słone wybrzeże stocznia widmo, słone wybrzeże piracka bitwa, kaskady spokoju droga do raju, kaskady spokoju brzeg rzeki, kaskady spokoju brama do miasta, kaskady spokoju most pod kwiatami wiśni, tak? Most pod kwiatami wiśni. Kaskady spokoju miasto na opak, kaskady spokoju poligon doświadczalny Embryo, kaskady komarze moczary dach z widokiem, komarze moczary uliczna parada, komarze moczary bar Udinga i desty... Larnia Papy Graka. Komarze moczary, życie na bagnach. Komarze moczary, koryto rzeki. Komarze moczary, chatka na bagnach. Wymiar 11, wysadzona łódź. He, miasto łódź wysadzone. Wymiar 11, wioska rybacka. Wymiar 11, lodowe tory. Wymiar 11, w górach. Wymiar 11, laboratorium Nitro. Wymiar 11, sterowiec Cortexa. Wymiar Egipus, prehistoryczna puszcza. Wymiar Egipus, muchołówka. Wymiar Egipus, jurajskie szczątki. Wymiar Egipus, wulkaniczny krajobraz. Wymiar Egipus, wyklute jaja. Wymiar Egipus, ucieczka przed T-Rexem. Orbita Bermuguli, gwiezdna kontrola. Laserowy korytarz, kosmiczny tunel. Latające żółwie. Generator szczelin. Tarcze ochronne. Miasto neonów. Korek,
tunel na autostradzie, knajpa Dinga z przyszłości, kontrola bezpieczeństwa, zdrada, kanały, rafineria, sala turbin, wejście do zamku Cortexa, podzamacze, tak? Podzamcze. Podzamcze. Ostateczna rozgrywka. Tak to właśnie się prezentuje, moi drodzy. Tutaj mamy już... czyli tylko na tym się skupiamy. Czyli tu już jest ostatnia galeria. Kłótliwy krab, dokuczalski dzik, krokodyl na torbacze, duch dżungli, wojowniczy duch dżungli, strażnik, wędrowny walec, bzikowaty bombowiec, dziupla, zębacz, doktor Engine, metalowa balanga, cwany konik morski, mackowaty maruder, piracki żarłacz, węgorz pokładowy, beczkowy pirat, Luis, pamiętacie Luisa, no nie? Prastara latarnia, liliowy skoczek, kamienny strażnik, tytan gongu, kamienny smok, doktor Embryo, duchy muzyki, strach z pudełka, łampa błyskowy magazynier, łampowy bandyta, riperu, zamarznięty rybak, miecznikowy łucznik, złowrogi wilk morski, elektryczny brzęczyk, asystent laboratoryjny na lodzie, piąchobot, drapieżne pnącze, ankylozaur, jurajska muchołapka, tricerażuk, mordercza osa, T-Rex, gaz moksyjski spawacz, gaz moksyjski majsterkowicz, mama szmurgiel, slagwork, doktor Entropi, doktor Entropi Taunaversum, nitrodron, śmieciotron 4000, kioskobot kiełbasek Franka, lody dla ochłody, samochód kiełbasek Franka, kebab i falafel u Kaseya? Kejsa? Elektraluch? Szczur nuklearny? Błędny rycerz? Niszczycielka Cortexa? Gapowaty grenadier? Centrum dowodzenia Cortexa? Moi drodzy, właśnie w ten oto sposób, w tym otóż momencie ukończyliśmy Crasha Bandicoot 4, najwyższy czas, albo It's About Time, na 106%. Pokazałem wam dosłownie wszystko z tego let's playa. Wszystko co mogłem to pokazałem. Zakończyliśmy z maksymalnym wynikiem 106% oraz 99 żyć. I teraz wyjdziemy sobie do menu głównego, bo miałem to pokazać jak wróciłem do tej serii. Ale patrzcie ile kurde godzin mam na tym save'ie. 159 godzin, 39 minut oraz 45 sekund, można by powiedzieć. Albo jeszcze inaczej, 159 godzin, 39 sekund oraz 45 setnych sekundy. I tak to się właśnie prezentuje. Tu jest mój pierwszy save, jak robiłem streama, tego premierowego, a tu mamy 106%. Moi drodzy, jestem zadowolony. No i przy okazji wysłałem swój save do chmury, żeby nie było, jakbym przypadkowo go stracił, to mam go w chmurze zapisany. I teraz jeszcze jedna rzecz. Muszę to pokazać. Mamy ładnie wszystko zrobione. Tak, nagrywam to 11 sierpnia o godzinie 10:20, ponieważ musiałem to rozbić na 2 dni, bo wczoraj nagrywałem w nocy to jak zbierałem klejnoty, a dzisiaj dosłownie zakończenie całej gry. Moi drodzy, chciałbym wam podziękować za ten let's play. Mam nadzieję, że wam się Crash Bandicoot 4 najwyższy czas podobał w moim wykonaniu. Mam nadzieję, że w ogóle w sposób ciekawy, informatywny prowadziłem tę serię i że się bawiliście ze mną bardzo dobrze, mimo takich długich przerw między odcinkami. No co tu mogę dużo powiedzieć? To jest ostatni Crash na moim kanale na chwilę obecną. Ponieważ to jest w ogóle ostatnia gra, jaka się pojawiła. No nie licząc oczywiście On The Run, którego robiłem na live'ach dwóch. I na tym zakończyłem przygodę, bo mnie ta gra trochę znudziła. I nie planuję kontynuować je, dlatego że chciałem tylko sobie chwilę zagrać. Tak potem dla siebie bardziej chciałem w to zagrać. W każdym razie... chcę wam naprawdę podziękować. To były naprawdę długie
miesiące, no mogę powiedzieć miesiące, roki miesiące w zasadzie, bo we wrześniu byłoby 2 lata, odkąd zacząłem Crasha 4, ale się jednak wyrobiłem przed 2 latami. Tak więc robienie 106% w tej gierce nie zajęło mi, tak jak z Crashem Bashem, 3 lata. Więc udało mi się przebić to. I cóż ja mogę powiedzieć? Tak jak Crash był teraz moją główną serią na kanale, tak obecnie musi pójść w odstawkę, dlatego że już nagrałem wszystkie gry możliwe z Crashem. Oczywiście zanim ktokolwiek zacznie się wymądrzeć w komentarzach, to jeszcze zrobiłem materiał o grach na telefon, tak więc dlatego gry na telefon w moim wykonaniu się nie pojawią, ponieważ zrobiłem o nich materiał, tak samo jak o Crashu Bandicoot 99X. Więc tak naprawdę zrobiłem wszystko, jeżeli chodzi o Crasha. Naprawdę jestem z siebie zadowolony. I nie pozostaje mi nic innego, jak czekać na nowe gry. Tak więc teraz Crash idzie sobie w odstawkę. Pewnie będziemy sobie w jakieś starsze tytuły co jakiś czas grać na live, ale nie prędko, ponieważ chcę trochę od tej serii odpocząć. Mimo co, to naprawdę było wyzwanie. I jeżeli mam wydać moją ocenę końcową, Crash Bandicoot 4 It's About Time albo Najwyższy Czas jest bardzo świetną grą. Nie mogę powiedzieć, że jest najlepsza z całej serii, ponieważ jej bardzo brakuje do bycia najlepszą. Ale jest naprawdę bardzo dobrą grą i naprawdę bardzo się cieszę, że miałem możliwość zagrania w to i zrobienia z tego 106%. Pomimo różnych tam rage'y, złości, fochania się, udało się. Jestem uparty jak osioł i właśnie udowodniłem, jak bardzo jestem uparty jak osioł, robiąc 106% w tej oto gierce i kończąc ten rozdział w mojej karierze. Zostały mi teraz 2 let's play'e do nadrobienia. Sonic Colors Ultimate oraz Rayman Redemption i True Boss Rush. Życzcie mi szczęścia. Nagrywałem to 11 sierpnia o godzinie 10:23. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem tę serię. Nowe osoby zapraszam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. No i zapraszam na moje socjale. I ogólnie integrowanie się tam ze sobą jest na grupie na Facebooku oraz na Discordzie. I naprawdę, życzę wam jeszcze póki co udanych wakacji, żeby wam pogoda dopisywała i tyle. I dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. Na razie, trzymajcie się i cześć!